Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek środowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek indeks S&P 500. Spójrzmy, jak ta wczorajsza wtorkowa sesja się zakończyła. Wczoraj trochę pogorszyły się nastroje inwestorów. Obserwowaliśmy spadki tych głównych amerykańskich indeksów. Dow Jones wypadł najsłabiej podczas wczorajszej sesji i stracił 1%. S&P 500 spadł o 0,72%, a Nasdaq stracił 0,95%. Tak więc wczoraj sentyment inwestorów był wyraźnie słabszy. Jeśli chodzi o to, co się dzisiaj działo, no to przede wszystkim poznaliśmy najświeższe dane o zamówieniach w przemyśle w Stanach Zjednoczonych. Był to raport za miesiąc luty, no i te zamówienia okazały się znacznie istotnie wyższe niż się spodziewano. Wzrost zamówień w przemyśle wyniósł 1,4% w ujęciu miesiąc do miesiąca, gdzie rynek spodziewał się wzrostu o 1%. Te silniejsze dane z sektora przemysłowego trochę podkopały oczekiwania inwestorów, jeśli chodzi o obniżki stóp procentowych w tym roku. Trochę tym samym też pogorszyły sentyment do tej ryzykowniejszej klasy aktywów, jaką są akcje. I stąd też między innymi właśnie te wczorajsze spadki. Przed nami sesja środowa, która również zapowiada się bardzo ciekawie, a może nawet ciekawiej niż ta wczorajsza sesja, jeśli spojrzymy na kalendarium makroekonomiczne. Przed otwarciem środowej sesji póki co widzimy niewielkie zmiany na rynku kontraktów terminowych. Kontrakty na Dow Jones minimalnie spadają o zaledwie 10 punktów, 0,03%. Natomiast kontrakty na S&P 500 też notują minimalną stratę na poziomie 0,10%. Wszystko jednak jeszcze może się dzisiaj zmienić, bo tak jak właśnie wspomniałem, w kalendarium makroekonomicznym mamy dzisiaj dwie szczególnie istotne publikacje i też sporo wypowiedzi członków Rezerwy Federalnej. Pierwszą taką najważniejszą publikacją, jaką dzisiaj poznamy, będzie raport ADP, który ukaże się już niedługo i który wstępnie zobrazuje nam, jak rysuje się sytuacja na amerykańskim rynku pracy. Poznamy ten raport ADP za miesiąc marzec. Rynek spodziewa się wzrostu zatrudnienia o 148 tysięcy wobec wzrostu na poziomie 140 tysięcy, który został odnotowany w lutym. Silny rynek pracy na pewno nie jest, wyjątkowo silny rynek pracy na pewno nie jest czymś, co inwestorzy chcieliby zobaczyć, bo jeszcze bardziej zaburzyłoby to wizję inwestorów odnośnie ścieżki stóp procentowych Fed i mogłoby też negatywnie wpłynąć na wyceny na rynku akcji. Drugą taką istotną publikacją, drugim takim obszarem, na którym dzisiaj będą skupiali się inwestorzy, będzie sektor usługowy. Mamy dwie dzisiaj publikacje dla tego sektora. Pojawią się one już po otwarciu amerykańskiej sesji. Pierwsza będzie to odczyt indeksu PMI dla sektora usługowego za marzec. Finalny odczyt. Rynek spodziewa się wzrostu aktywności w tym sektorze odczytu na poziomie 51,7 punkta. Natomiast krótko potem, 15 minut po publikacji tego odczytu PMI, pojawi się też trochę bardziej obszerny raport ISM dla sektora usługowego. No i oprócz tego też dzisiaj czeka nas sporo wystąpień członków Fed. Jeszcze przed otwarciem sesji rozpocznie się wystąpienie szefa Fed z Atlanty, Rafaela Bostika, o godzinie 14:30, krótko po otwarciu Wall Street. Krótko po otwarciu Wall Street komentarza udzieli członkini zarządu Fed Michelle Bowman, a już bardziej pod wieczór czeka nas to najważniejsze wystąpienie, czyli wystąpienie prezesa Fed Jeroma Powella o 18:10. Inwestorzy na pewno będą bacznie przysłuchiwać się temu, co ma do powiedzenia prezes Rezerwy Federalnej, a jeszcze po Jeromie Powellu wystąpią członek zarządu Fed Michael Barr oraz członkini zarządu Fed Adriana Kugler. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o tą dzisiejszą sesję, o to, co nas czeka podczas tej dzisiejszej sesji, i myślę, że możemy już przejść do spółek, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałem.
Na początek mamy Paychex. Firma Paychex, która świadczy usługi outsourcingowe w zakresie obsługi kapitału ludzkiego, wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, odnotowała wyniki minimalnie odbiegające od oczekiwań rynku. Przychody spółki w trzecim kwartale roku obrotowego 2024 okazały się trochę niższe od konsensusu. Paychex wygenerował bowiem 1,44 miliarda dolarów przychodów wobec oczekiwanych 1,46 miliarda dolarów. CEO John Gibson poinformował, że małe i średnie przedsiębiorstwa zmagają się z napiętym rynkiem pracy, ograniczonym dostępem do przystępnego kapitału i presją inflacyjną. Spółka Paycom, która oferuje podobne usługi, też informowała w lutym o słabym popycie na jej produkty ze strony właśnie przedsiębiorstw. Mimo wszystko Paychex osiągnęło minimalnie wyższy niż zakładano zysk na poziomie $1,38 na akcję, zaledwie 1 cent powyżej konsensusu. Spółka przedstawiła też prognozy na cały rok obrotowy, szacuje 5-6% wzrost przychodów. I to też jest to lekkie rozczarowanie. Rynek szacował ponad 6%, dokładnie 6,4% wzrostu. Akcje Paychex rozpoczęły wczorajszą sesję od ponad 4% spadku, ale z czasem, z biegiem sesji, te straty zostały całkowicie nadrobione. Rekomendacje dla Paychex. Jedna rekomendacja kupna, 16 rekomendacji trzymaj i 3 rekomendacje sprzedaj. Kolejna spółka, Tesla. Tesla po raz pierwszy od kilku lat odnotowała kwartalny spadek dostaw samochodów. Zdecydowanie ten ostatnio nie jest to najlepszy okres dla inwestorów Tesli i dla samej Tesli. Jak zresztą możemy zobaczyć po wykresie, tutaj od początku roku cena akcji Tesli konsekwentnie spada. No i teraz mamy pierwszy od długiego czasu kwartalny spadek dostaw samochodów, a ponadto ten poziom dostaw był też niższy niż prognozował rynek. Przez długi czas Tesla rozwijała się w bardzo szybkim tempie i wyglądała na najbardziej perspektywicznego producenta pojazdów elektrycznych w całej w ogóle branży. Sytuacja zaczęła się jednak drastycznie zmieniać, kiedy do gry wkroczyły chińskie przedsiębiorstwa, kiedy właśnie za produkcję tych pojazdów elektrycznych na poważnie wzięły się chińskie przedsiębiorstwa, a w szczególności BYD. Wojna cenowa istotnie nadwyrężyła pozycję Tesli, która pomimo stosowanych promocji traci udziały w rynku na rzecz konkurencji. W pierwszym kwartale spółka dostarczyła 386,8 tysiąca pojazdów i jest to spadek o 8,5% rok do roku. Wynik jest znacznie gorszy niż zakładano. Rynek szacował bowiem, że dostawy przekroczą 450 tysięcy sztuk. Ostatni raz Tesla zaliczyła spadek kwartalnych dostaw w drugim kwartale 2020 roku, a miało to wtedy związek przede wszystkim głównie z pandemią i obostrzeniami w produkcji. Tesla częściowo przypisuje ten ostatni spadek przygotowaniom do modernizacji fabryki w Kalifornii i też wstrzymaniu operacji fabryki w Berlinie. Jednak jeśli spojrzymy na dane produkcyjne, tutaj ta produkcja w pierwszym kwartale wyniosła ponad 433 tysiące, czyli wyraźnie powyżej sprzedaży, co sugeruje, że jednak pewne problemy z popytem występują. Akcje Tesli spadły wczoraj o prawie 5%. Rekomendacje dla Tesli: 19 rekomendacji kupna, 27 rekomendacji trzymaj i 14 rekomendacji sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, czyli Intel, który traci coraz więcej pieniędzy na segmencie stanowiącym filar jego działalności. Spółka poinformowała, że jednostka odpowiedzialna za produkcję chipów poniosła 7 miliardów dolarów straty operacyjnej w 2023 roku. W roku poprzednim strata sięgała trochę ponad 5 miliardów dolarów. Segment odnotował też 31% spadek przychodów w minionym roku. CEO Pat Gelsinger oznajmił, że 2024 rok będzie najcięższy dla segmentu produkcyjnego pod względem wyniku operacyjnego. Dodał też, że do 2027 roku biznes powinien ponownie stać się rentowny. Intel próbuje powrócić na fotel lidera po utracie czołowej pozycji na rzecz Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Gelsinger stwierdził, że szereg złych decyzji ciążył na segmencie produkcyjnym spółki i między innymi dlatego około 30% produkcji było zlecane jej zewnętrznym producentom. Intel chce sprowadzić ten odsetek outsourcingu do około 20%. Spółka ma ambitne plany inwestycyjne. Między innymi Intel zamierza przeznaczyć 100 miliardów dolarów na budowę i modernizację swoich fabryk w Stanach Zjednoczonych. Akcje Intela tracą obecnie około 5% przed startem środowej sesji. Rekomendacje dla Intela: 11 rekomendacji kupna, 32 rekomendacje trzymaj i 4 rekomendacje sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.